Wakacje w Wałczu trwają w najlepsze, nie towarzyszy im jednak póki co słoneczna pogoda. Efekty niesprzyjającej aury widać na jednej z miejskich plaż. Jest dzień taka pogoda deszczowa, dzień pogody, no to nie ma chyba sensu jechać gdzieś. Byle jakie lato, no bo nie ma pogody. Dzieci nie mają co robić. Byle jak, bym powiedziała, no niestety nie ma pogody. Mieszkańcy Wałcza i okolic mogą być spokojni o kąpiel w niektórych miejscach na terenie powiatu. Właśnie zakończyła się kontrola wody w trzech miejscach. Sprawdzano wałecką plażę przy Mocirze na ulicy Chłodnej oraz przy ulicy Bydgoskiej. Skontrolowano również jedno z miejsc do kąpieli w Tucznie. Badanie wody zostało przeprowadzone w tych miejscach. Pobór wody przeprowadzili nasi pracownicy. Badanie zostało wykonane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku, w tamtejszym laboratorium. Woda spełnia wymagania rozporządzenia, czyli woda się nadaje po prostu do kąpieli. Badane są tylko dwa parametry, to znaczy pod względem obecności enterokoków kałowych i pod względem obecności pałeczek bakterii Escherichia coli. Jeśli ktoś chce spędzić wakacje nad wodą, będzie mógł skorzystać z pierwszego w mieście pływającego pomostu, umiejscowionego przy popularnym jeziorze zamkowym. Dzięki temu żeglarze będą mogli cumować swoje łodzie w centrum miasta, a mieszkańcy Wałcza będą mogli korzystać z rejsów po akwenie. Bardzo dobrze, bo tutaj trochę brakuje takich właśnie atrakcji pływających, prawda? Ludzie mogą sobie popływać, dlaczego nie? Jakaś odskocznia od tej złej pogody, to już coś, jakaś atrakcja, z której na pewno można byłoby skorzystać. Pomost zostanie udostępniony podczas Festiwalu Dwóch Jezior, który rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do niedzieli. Oprócz wodnych atrakcji dla mieszkańców Wałcza i turystów przygotowano liczne koncerty. Gwiazdami festiwalu są DJ Adamus i Lady Punk. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.